Dobra, łapy, łapy, gościu, łapy, łapy. Chowaj ręce, o kurczę, ty chciał mnie przejechać. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z BeamNG Drive. I dzisiaj, proszę państwa, wracamy na nasze ulubione lotnisko, gdzie samochód uciekający policjantowi będzie musiał wyjechać przez te bramki, aby zdobyć punkt. No a policjant musi go złapać, aby zdobyć też punkt. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, zostawcie też suba, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A dzisiaj jakie mamy samochody? Na pewno wiecie, co to jest. To Nissan GT-R z Kline. I jest to malowanie z Need for Speeda. Na pewno tak. A tutaj mamy interceptora policyjnego Sunbursta, który go będzie gonił. Myślę, że to są dwa mniej więcej podobne samochody, jeżeli chodzi o prędkość. Więc zobaczymy, jak się będzie nim uciekało tym GTR-kiem i jak będzie później się go łapało. Także SI goni mnie i uciekamy. Pozdro. Chociaż kurczę ty, czekajcie. Na razie mocniej wypaliłem. Policja zawsze powinna być trochę mocniejsza, tak mi się wydaje. Z drugiej strony, powiem wam, że on zyskuje jakby, ten chyba Sunburst zyskuje w czasie prędkość i to sporo. O, żeż! Objechał nas! Dobra! Okej, może to będzie Sunburst, to wtedy wiecie, możemy zawsze sprawdzić jako policjant, czy będziemy w stanie go nadgonić. Ale nie, to może być faktycznie zły samochód. Może wymienimy policjanta, wiecie? On jest zbyt równy. Wydaje mi się, że on by był w stanie nadgonić, ale to dopiero gdzieś na koniec, nie? A tym skylinikiem się całkiem nieźle jeździ, miałem właśnie powiedzieć, ale w tym samym momencie wywaliłem się w ściankę. Niestety. Dobra, zróbmy tak. Zatrzymanie SI. Proszę bardzo, cyk. I teraz tak. No ale jeżeli nie ten policjant, to który? Zostaje nam 800 seria, jest za wolna. To zostaje nam Hirochi, nie? Audi RS7, nie. Ten najszybszy też nie. ETKK serii? Może, myślicie, że ten? Highway Police? Zastęp obecny. Damy mu ten tryb sportowy chyba. Dobra, wydaje mi się, że ten, ale ten może być już chyba też za szybki. Ale okej, niech będzie szybszy, niech będzie właśnie szybszy. Niech będzie lepszy od naszego GTR-a. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Ej kurde, no co jest? Nie nadgoni mnie? O co chodzi? Nadgania, ale dopiero teraz chyba. A ja już dążę uciec. W takim stopniu. Ej, nie no, przecież czekajcie, ja nie mam szybszego policjanta chyba do wrzucenia, oprócz teraz tego najszybszego pojazdu całkowicie, nie? Tak myślałem o którymś samochodzie, ale wydaje mi się, że właśnie o ten mi chodziło, o ETK, Highway Police w końcu, nie? Powinien być w stanie mnie nadgonić. Ty, albo ta GTR-a jednak jest taka mocna? Nie wiem, możecie w komentarzach napisać, jaki samochód powinienem dobrać. Mam wrażenie, że ten policjant to trochę ze słaby. Czekajcie, czekajcie, ja sobie zobaczę. Brukel Bastion będzie chyba też za słaby? Chociaż no nie wiem. Może BMW w wersji policyjnej? A może... Czekajcie, w ogóle jest BMW w wersji policyjnej? Jest Undercover. Okej, poczekajcie sekundę. AI stop. Dobra, pytanie, kto jest lepszy, ten samochód czy undercover policjant? Nie wiem, jak mocny jest policyjny undercover w ogóle. Zastąp obecny. Okej, odpalmy mu lampki. I dajmy AI, goń mnie. Dobra, sprawdźmy to. Niech będzie, starcie. Okej, tylko żeśmy go zepsuli na start. Czekajcie, robię tak i... Dobra, niech się nie psuje. Nie no, chłop się zepsuł totalnie. O nie, on jest po prostu taki wolny chyba. O kurczę, nie mówcie, że betka jest taka wolna. Nie mamy odpowiedniego policjanta chyba do ścigania naszego Skyline'a. Czekajcie, ta betka się rozpędza całkiem nieźle teraz, ale wiecie,
On jak się rozpędzi za 3 km, to mnie to już, kurczę, gówno obchodzi, tak naprawdę. O, tak obetka policyjna kończy. Ale zapakował w ścianę! Nice. Okej. Dobra, betka policyjna jest za słaba. Powiem wam, ten skyline jest lepszy niż się spodziewałem, że będzie. I to tak bez kapi, naprawdę. Kurde, jaki to jest jeszcze mocny. Taka seria powinna być giga mocna. Hirochi nie ma policyjnej. No dobra, no wejdźmy w to. Policja. Zastąp policja, zastąp obecny. Ale ja potrzebuję odjazd kawałek zrobić. W takim razie, cyk, insert. No dobra, AI, goń mnie. Okej, niech będzie ciężko. Będzie radiowóz, który mnie nadgania w 0,5 sekundy. I radiowóz, który w 0,5 sekundy też kończy na ścianie przy okazji. No okej, czy to tyle? Dajmy mu drugie życie. To może mnie nadgoni. Okej. Ej, za dobry jestem tym skylinikiem. Naprawdę, ludzie. Ale jestem koksem totalnym chyba. Na to wychodzi. Patrzcie, jak bączka tu zakręciłem. Ale po... Ale wyrąbał w ścianę. Ej, nie no, bez kitu. Żaden policjant nie dorasta mi do pięt teraz. Co jest? Że on nie jest aż taki mocny, ten skylinik. Dobra, rozpędzam się na maksa. Ten mnie zaraz nadgoni. No, no ten jest szybki, okej. Ale co z tego? Właśnie on jest za szybki trochę na skylina, tak mi się wydaje. No i wyrwij mi, gościu, to. No wyrwij, no proszę cię bardzo. Miałeś jedną szansę, żeby to wyrwać. Nie wykorzystałeś jej. Wyjeżdżam stąd, na zawsze. Dobra, i cyk. Ej, mamy wał rozwalony w ogóle? Napędowy? Co jest? Okej, według tej mapki po lewej mamy go zniszczony, ale wtedy byśmy nie jeździli już w ogóle. A tym bardziej się nie rozpędzali. A tu proszę bardzo, możemy wyjechać bez większych problemów. Okej. Ej, powiem wam, jestem zdruzgotany tym, co się dzieje po prostu na rynku samochodów policyjnych. I kompletnie nie mam pojęcia, którym powinienem zagrać policjantem, nie? Że są albo za wolne, albo trochę za szybkie, nie wiem. Hirochim SBR-em, tylko on nie ma wersji policyjnej, nie? I to mnie boli mocno. Bo tak, to wziąłbym tego, patrzcie, zastąp obecny. I ten byłby chyba idealny, chociaż nawet nie wiem, czy też nie byłby za szybki. Dobra, spróbujmy. Okej. Oj, ten jest mega szybki w ogóle. Ej, ten jest na starcie szybszy niż tamten, który nas gonił chyba, mam wrażenie. Okej. Wiecie, ja dla bota mogę wolniej pojechać, ale jak bot później pojedzie wolniej, to ja go, w sensie bot nie będzie dla mnie jechał wolniej, nie? Bo ja mogę dla zabawy pojeździć trochę wolniej tym skylinem. Ale później chodzi o to, wiecie, żebym też miał dobry samochód jako policjant do nadgonienia tego gościa. No dobra, patrzcie, damy mu, żeby mnie zatrzymał nawet. Damy im jeden punkt za to. Proszę was bardzo. No okej. Który mnie teraz ściga? Dalej ten. Okej, cyk. Ja mu ucieknę teraz w tej rundzie. Ale na drifcie jechaliśmy, ty! Punkty stylu poproszę, dodatkowe. Okej, i gość co? Już poddał się? Nie wiem. Spusiakował chłop chyba. Co jest? No dawaj. No dawaj, gościu, dawaj, pokonaj mnie. Wiem, że dasz radę, wiem, że możesz to zrobić. O kurcze, pieczone, czekajcie. Teraz to... Okej. Cyk. Dobra. I wyjeżdżamy. I na spokojnie. Proszę was bardzo, na chillku. Tago. Okej. I wyjazd. Proszę bardzo, punkcik dla Nissana. Jeden za jeden. Z tym pojazdem mamy 1-1, tak na dobrą sprawę, nie?
Ale ja sobie dam gorszy radiowóz sobie dam, patrzcie. To jest najłatwiejsza metoda, żeby uniknąć takiego NPC-a po prostu. Jeżeli kiedykolwiek uciekalibyście przed policją w Bemenji Drive, to właśnie ten prosty sposób skutkuje najlepiej natychmiastowym rozwaleniem policji, która was goni. No nie ma lepszego sposobu tak naprawdę. Jak już was doganiają, troszeczkę skręcacie i chłop przestrzeli jak aura na wyścigach w GTA dzisiaj, dosłownie. Dobra. I cyk, ja sobie wyjeżdżam i na chillku mamy kolejny punkt. Proszę państwa, to jest właśnie to. Ej, ale powiem wam, mega przyjemnie się tym Skyline'em jeździ. W porównaniu do tych wszystkich takich dodatkowych samochodów, po prostu jest on mega przyjemny w odbiorze, w jeździe. Dobra, no to teraz tak, podjeżdżamy kawałek. Ja sobie biorę Highway Police, na to wychodzi chyba. Nie Audi RS. To Audi RS chyba nie działa teraz po aktualizacji, od tego zacznijmy. Więc nie mogę nim za bardzo pojeździć. ETK Kasserii Highway Police. Zastąp obecny, a Polish Police jakie jest? Pewnie gorsze. Highway Police, tutaj dajmy sobie tryb jeszcze. Aktywny, komfort, sport. Dobra, tryb sportowy, cyk. Włączamy syrenkę. I teraz gościu wydupcaj. Uciekaj. Dobra, gościu, proszę się zatrzymać. Tutaj policja. Dobra, okej. To jest fair deal, to jest fair deal. Ja jestem w stanie go nadgonić w jakimś czasie. Oczywiście nie na samym starcie, ale... Patrzcie, po jakimś czasie jestem w stanie go nadgonić. No tak na spokojnie nawet. Nawet nie było jakoś źle. Nawet się jakoś nie uszkodziłem. A Nissanik chyba zatrzymany, proszę państwa. Dobra, także... No gość, co zrobisz? Dobra, łapy, łapy, gościu, łapy, łapy. Chowaj ręce, w sensie o kurczę, ty chciał mnie przejechać. Dobra, trzeba protokół w dupę wdrożyć. Czyli wpakować mu się w dupę samochodu, w tył samochodu. Dobra, protokół w dupę aktywowany. Ale wjechałem w boczek. Protokół w boczek aktywowany. Przechodzę do wykonania polecenia, panie kapitanie. Bang. Dobra. 1-0 dla mnie, jeżeli chodzi o policję na Nissanika. Dobra, panie Nissanik, proszę się zatrzymać. Halt, hände ho. Policaj, herre. Dobra, cyk. Ale go ładnie pyknęliśmy, cyk, w nadkole. Robimy go jak burą... osobę? Osoba, która jest bura. Z opony RR zeszło powietrze. Ty, zabrał mi powietrze z opony, widziałem to. Widziałem, co on zrobił. Dobra. Bang. Okej. Gościu. Gościu, mam cię na muszce, tak o. Zostaniesz zlikwidowany, jak tylko będziesz chciał uciec. Naprawdę. To nie są groźby nawet ze strony policji. To są obietnice. Dobra, łapy, łapy, typie. Nigdzie nie uciekasz. Łapy, łapy, ręce do góry. Rączki, rączki, powiedz. O kurcze, ty. Typiarzu. Dobra. Patrzcie, nic na niego nie działa, kompletnie. Groźba nawet oddania strzału. Oj, ty, ale mnie chciał zrobić. Dobra, to było całkiem dobre zagranie, trzeźwe zagranie. Jak na ten moment, idealne wręcz bym powiedział. Zachowanie się uciekającego, ale nie w stosunku do mnie na pewno. Ale do mnie takie nie. Dobra, musimy go palnąć tak, żeby go zatrzymać teraz całkowicie. Dobra, próbujemy. Próbujemy typa ściągnąć na ziemię, cyk. Pyk. I zaraz będzie po typie, dobra, podjeżdżamy tu. Gościu. Łapy, łapy, powiedziałem coś, raz. Powiedziałem coś, gościu, łapy do góry, łapy do góry. Wszystkie ręce w górę, łapy, łapy, łapy. Dobra, mamy go. Złapaliśmy go po raz kolejny, proszę państwa. Jesteśmy świetną policją po prostu. Dobra, nawet gość mi daleko nie ucieknie, no, zrobimy go. Koniec końców, ale tutaj lecimy, pięknie. O kurczę, mamy zmianę biegów pod łapkami w ogóle.
Dobra, tak goni niemiecka policja. Wariaciku. Protokół w dupę aktywowany. Dobra, świetnie. Świetnie uderzyliśmy. O kurczę, czekajcie. Impact detected. Jakiś system mi tutaj wyłączył samochód na chwilę. Ale my się ładujemy z powrotem i zaraz zobaczymy. Gościu, nigdzie nie jedziesz, jesteś na muszce, chłopie. Co, lekko z tyłu dostał obcierę i już jechać nie może? Co jest z tym typiarzem nie tak? A teraz mu potężnie skoczyliśmy na dach. Na sraczitte. Dobra, typie. Kolejny punkt dla mnie. Dobra, tak go robimy teraz. Patrzcie na to. Robimy go na zajazd. Metodą. Metodą jak w GTA po prostu. Dobra, stopujemy go, stopujemy go. Okej, okay, rozpędzamy się z typem, z powrotem. I znowu stopujemy. Patrzcie, jaka piękna metoda do łapania kryminalisty, cyklisty. Dobra, gościu. Ja cię tutaj próbowałem po dobroci. Powiem tak, próbowałem po dobroci, żeby nie było. O kurczę, moja lewa opona przednia straciła powietrze właśnie. Dusi się, moja opona się dusi. Co jest, co zrobić? Dobra, i on nigdzie nie jedzie w tym momencie. Okej, okay, dobra, łapy gościu. Ręce za głowę, bo inaczej odstrzelę ci ten głupi uśmieszek z twarzy. On z prawej strony w sumie, to on wyrwał, on nie wyjdzie z tego samochodu, nie? Wydaje mi się, że jakby tak mu się tu wgniotło, ta prawa strona była wgnieciona, to chłop by nie wyszedł z samochodu. Przynajmniej tą stroną by nie wyszedł, nie? O, dobra, kolejny punkcik po stronie policji. Widzicie, policja jest bezapelacyjnie teraz lepsza. Ale to tylko dlatego, że my nią jedziemy, bo jak nas ścigała, to nie dawała rady kompletnie. Dobra, próbujmy to zrobić jeszcze. Okej, okay, kolego, co ty w ogóle wyczyniasz? Na pełnej mam cię palnąć, tak? Chcesz tego? Bardzo tego chcesz, widzę. Bang. Okej, okay. No i co jeszcze? Co jeszcze mi powiedz? Bang. Okej, okay. Ja sobie koła zepsułem, mam wrażenie. O kurczę, to jest ten moment, kiedy on punkt może dostać. Koło sobie zepsułem i nie skręcam w lewo aktualnie. Ale to mnie nie powstrzyma, żeby spróbować go złapać przynajmniej. Patrzcie, on też ma problem, on też ma problemy. O kurczę, jak zacząłem hamować, to mi koło zeszło w prawo. Dobra, ale w prawo to możesz przecież skręcić. Proszę cię. Kręć tym kołem, nie w tę stronę. Ja pierdzielę. Dobra, gość ucieka. Gość nie ucieknie. Gość nie uciekł. Proszę państwa, on nie ucieknie stąd. Nie ma już szans stąd wyjechać. Policja współpracuje z tą barierką. Pozdro. Jakbyśmy tak tyłem tam dojechali? Nie, no ja myślę, że już nie trzeba, że już mógłbym go na piechotę dogonić w teorii, nie? Dobra, ostatnie dwie ucieczki tego podejrzanego kryminalisty. Dobra, co my tutaj mamy na telewizorku? A, GPS-a, fajnie, fajnie. Skrzynia biegów, oczywiście automatyczna. Jedyna prawidłowa skrzynia biegów przecież na świecie. Dobra. Oj, czekajcie, przepuścił mnie i to tak mocno. Proszę się zatrzymać, proszę się zatrzymać. Napis stop powinien być jeszcze. A no jest, halt w sumie. Okej, okay, nieważne. Jest napis halt. To znaczy stop, gdyby ktoś nie wiedział. Stój. Dobra, 180 piękne zrobione. Zainicjowane tyłem. Jedziemy po kryminalistę, żeby go złapać. Okej, okay, PI pip zrobimy, taki słynny manewr. Dobra, i gościu leci w krzaczory. I bang. Lekko dosyć uderzył, ale uderzył. To się liczy. Dobra, teraz go blokujemy całkowicie. Łapy, łapy, krzyczymy. Rączki do góry. Frajerze, i mamy to. Mamy punkcik, dobra, ostatnia ucieczka gościa. I kończymy te przygody. Powiem wam tak, robimy szybką. Szybkie łapanko. W takim razie szybki, szybkie PIT zrobimy dla gościa. Dobra, doganiamy go. I dup. Oj.
Oj, 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 bardzo źle, bardzo źle. Bardzo źle to zrobiliśmy. Nie tak to miało wyglądać, kompletnie widzowie. To nie miało, w ogóle tak nie miało wyglądać. W ogóle nie tak wyszło. Wszystkie plany poszły się walić teraz. Dobra, wjechaliśmy mu w dupsko. Możemy spowodować, że nie wyjedzie tym gościu, ale najważniejsze jest to, że nasz pojazd jeszcze daje radę. Także plus. I cyk. Dobra. I mamy go. Także myślę, że w tym odcinku, proszę państwa, to było na tyle. Policja pokonała Audi, chciałem powiedzieć, Nissana Skyline'a, GTR i na odwrót. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siema.